Witajcie w kolejnym odcinku serii Okiem Pazia Serii nietypowej, niecodziennej, w której odpowiadam na Wasze pytania I prezentuję tematy, które na co dzień nie są poruszane Dzisiaj podejmuję się tematu magazynków Jakie są, jakie rodzaje, co do czego pasuje Dlaczego w ogóle takie są tworzone i wszystkie inne wymysły Zobaczcie Mamy parę rodzajów magazynków, które mamy w naszych replikach airsoftowych. Możemy je podzielić na takie, które są grzechotnikowate, sprężynowate i elektryczne. Najpierw przejdziemy do magazynków, które mamy w większości przypadków dołączonych do replik przy zakupie, czyli tzw. high cap'y. Te magazynki są największej pojemności. Otwieramy je poprzez odciągnięcie klapki od góry. I tutaj wsypujemy sobie kulki. użyłam akurat magazynka półprzezroczystego, żebyście mogli to jak najlepiej zobaczyć. Wsypując sobie kulki do środka, mamy ich pewną ilość. Oczywiście nie każdy magazynek jest półprzezroczysty, ale tak będzie najprościej Wam wyjaśnić. Następnie od dołu mamy pokrętło. I ta zębatka kręci się tylko w jedną stronę, w tą się nie kręci, tylko w tą. Tutaj podkręcając tą zębatkę, kulki przechodzą coraz to wyżej do kanaliku, który będzie nam kulki podawał do komory chopak. I w tym momencie, jak zapewne zauważyliście, kulki są już podane, co skutkuje tym, że kulki trafiają nam bezpośrednio do komory w przypadku podłączenia jej do repliki. Tych kulek jesteśmy w stanie kręcąc, 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 kręcąc do oporu nakręcić około 30-40 sztuk za jednym razem. Magazynki te mają większą pojemność. W przypadku replik do AK jest to około 500 sztuk, w przypadku replik M4 jest to około 300, w przypadku MP5 około 200. Natomiast mimo wszystko nakręcone mamy te 30-40 kulek. Więc zasada jest taka że z, ty, ty, z tymi magazynkami strzelamy sobie, strzelamy, strzelamy. W przypadku, kiedy gramy, jeżeli nikt nas nie atakuje, no to podkręcamy sobie co jakiś czas i mamy pewność, że, że kulki zawsze zostaną nam podane. Natomiast jest pewien minus. Po pierwsze, trzeba je co jakiś czas podkręcać, więc kiedy mamy replikę, musimy stracić parę sekund na podkręcenie tego magazynka. Więc to jest minus, że co jakiś czas jesteśmy na chwilę wykluczeni z gry. Plus oczywiście, jak to w zbiorniku bywa, Magazynki nam grzechoczą. Niestety, zbiornik ten po prostu jest głośny. Jeżeli potrzebujemy jakiejś cichej akcji, podbić do kogoś, zakraść się od tyłu i nagle przeciwnik usłyszy coś takiego, no to gwarantuje, że się obróci i skuma, że coś tu się święci. Bardzo fajne magazynki są tylko na zasadzie, jeżeli potrzebujemy je do kwestii treningowej. Ustawi ustawimy sobie hopka, ustawiamy sobie kolimator, sprawdzamy, czy nasza replika celnie strzela. Wtedy jak najbardziej takie magazynki. Fajnie mieć, ale jeżeli idziemy już na strzelankę i chcemy strzelać się na poziomie troszeczkę bardziej profesjonalnym, no to niestety, no nie, nie jest to profesjonalne. Więc takie magazynki, jeżeli chodzi o kwestię treningową, te high capy, są ok, ale w boju raczej dosyć rzadko się nam przydają. Pokażę Wam to też na takim innym przykładzie magazynka M4, czyli tu mamy magazynek M4 klasyczny, na przykład od Specny, a tu mamy jego przekrój. Tak to wygląda w przekroju, tak to wygląda w środku magazynka M4. Tutaj jest oczywiście blaszka, która jest osłoną, żeby kulki no nie wypadały. A tak samo podkręcamy sobie zębatką od dołu. I kulki są podkręcane. W tym przypadku kulek nie widać, ale jak już podkręcimy sobie troszeczkę, to w końcu się pojawią. Wiadomo. Są też magazynki, te różnej pojemności. W przypadku M4, jest to około 300 kulek, ale są też mniejsze, na około ich 200. Oraz są też magazynki dłuższe, przedłużane, na około 500 kulek w przypadku M4. Więc są różne rodzaje też high Jeżeli kupujecie jakiegoś high dodatkowego, bo potrzebujecie typowo treningowo, to sprawdźcie też, jakiej on jest pojemności. Też jeżeli kupujecie jakieś magazynki, sprawdźcie, czy zawsze każdy producent będzie... Jeżeli kupujecie dodatkowo magazynki, to zwróćcie uwagę na to, że nie każdy magazynek pasuje do każdej repliki. Na przykład repliki Endela gryzą się z magazynkami JG, trzeba je troszeczkę podpiłować. A na przykład magazynki Cymy wchodzą od razu. Sprawdźcie, jeżeli będziecie sobie zamawiać, jakie magazynki pasują do jakiej repliki. Ewentualnie, jeżeli kupujecie w sklepie, przyjdźcie z repliką albo przy zakupionej, możemy dla was sprawdzić, przestrzelać. Więc w przypadku high-capów myślę, że to raczej wszystko. Są też takie magazynki, które mają taki popularny sznurek do odciągania, ale to już pomijam. Te magazynki są najmniej warte uwagi. Przejdziemy teraz do magazynków sprężynowatych, czyli popularnych mid -cupów. Są to magazynki, które nie mają już ani pokrętła, ani nie mają wsypu kulek, tylko takie, które trzeba napełnić tak zwaną szybką ładowarką. Najprościej to Wam pokażę na naszej planszy I Wyobraźcie sobie, że to jest ten magazynek W środku mamy sprężynę, która podbija nam każdą kulkę i dzięki temu każda kulka zostanie wystrzelona od razu, kiedy zostanie magazynek podpięty do repliki Za każdym razem będzie nam on wystrzeliwywał Więc tutaj mamy za każdym razem pewny strzał, do końca amunicji Nie musimy co jakiś czas czegoś podkręcać, tylko zawsze nam magazynek poda kulkę i takie magazynki napełniamy szybką ładowarką, na przykład taką klasyczną. Nabijamy sobie trochę kulek, przy przykładamy do gniazda i klikujemy. I w tym momencie mam już parę kulek, które zostaną zawsze wystrzelone. A jak zwolnię blokadę, to wszystkie naraz wystrzeliwują. Magazynki te są zazwyczaj midcapy, w przypadku replik do AK około 150 kulek pojemności, w przypadku M4 około 100-120. Natomiast różne firmy produkują różne pojemności te magazynki. Tu na przykład mamy mida od Specny, który jest na 100 kulek. Mamy magazynki na przykład takie, które są od Amoeby na 140 kulek. Mamy też magazynki heksagonalne, które mają na przykład 120 pojemności kulek. I są jeszcze magazynki na przykład Modify'owe, które mają aż 190 kulek pojemności. Zarazem mając dokładnie te same wymiary co standardowe magazynki. Więc zwróćcie też uwagę jakie pojemnościowe kupujecie magazynki. Czy to będzie 190, czy 120, czy 100. Zależy już tylko od Was jakie, jakie chcecie pojemności magazynek. Rozróżniamy też jeszcze magazynki Low Cap'y i Mid Cap'y. To są magazynki pośredniej pojemności ty, Low cup, Rozróżniamy też magazynki low-capy i mid-capy. Low-capy są w średniej pojemności około 70 kulek, a real-capy są pojemności zazwyczaj realistycznej, te co palny odpowiednik. czy w przypadku M4 będzie to około 30, w przypadku AK też około 30. Więc magazynki real cap najczęściej są realistyczną ilością amunicji. Oczywiście również magazynki, które są na 140 kulek. Możemy nabić mniejszą ilością kulek, na przykład właśnie 30 albo 90, to zależy od Was po ile nabijacie. Ale zasada jest taka, że jeżeli mamy mid no to raczej nabijamy go do końca. Ale nic na nie przeszkodzi, żeby nabić go troszeczkę mniejszą ilością amunicji. I jest to o wiele wygodniejsze, pokażę to na, przykład, na przykładzie repliki. Tutaj oczywiście znowu nie ma akumulatora, więc nie musicie się martwić jak będę celował w obiektyw. W przypadku magazynka takiego, to muszę, jestem złożony do strzału. I co jakiś czas sobie strzelam, no i później muszę odłożyć jedną rękę i podkręcić sobie parę razy i dopiero jestem gotowy do strzelania. Później znowu muszę podkręcić, no i znowu jestem gotowy do strzelania po jakimś czasie. Ciągłe podkręcanie będzie mnie eliminować na jakiś czas z rozgrywki, a w przypadku magazynków, midcapów, wpinam jeden i mam 140 kulek pojemności. Strzelam, strzelam do końca, nie muszę podkręcać wcale tego pokrętła, Magazynek, jeżeli wiem, że jest pusty, wyrzucam, wpinam następny i znowu mam 140 kulek pojemności. I robiąc mimo wszystko taki krótki ruch zmiany magazynka, ale mając mniejszą pojemność, wydaje mi się, że tracę o wiele mniej czasu. Tym bardziej, że nie muszę wcale rezygnować z tej drugiej ręki. Cały czas jestem gotowy. A więc mitkapy, mimo tego, że mają mniejszą ilość kulek, to mogą okazać się praktyczniejsze. Oczywiście, to Wy będziecie strzelać. To wy będziecie decydować, jakich magazynków będziecie chcieć używać, ale jeżeli chcecie strzelać się na jakimś profesjonalnym poziomie, to polecam właśnie użycie magazynków, mid-capów, low-capów, real-capów. To już zależy, jak Wam wygodnie, ale magazynków, które są jednak sprężynowe. Są też jeszcze różne szybkoładowarki, na przykład są takie nietypowe na 1000 kulek, które sobie wpinamy i możemy sobie bardzo łatwo je nakręcić. W tym momencie mam już całego mida naładowanego. A więc są różne wynalazki, natomiast wiadomo, tego raczej nie zabieramy w bój do lasu na 8-godzinną strzelankę. To raczej jest u nas na respie, kiedy potrzebujemy się szybko doładować. To jest fajne na strzelanki typu filtrach, gdzie mamy dużą ilość magazynków i potrzebujemy na respie spokojnie się doładować. Jest jeszcze trzeci typ magazynków, tak zwane boxy, czyli repliki, które mają o wiele, wiele, wiele więcej pojemności. To są akurat zazwyczaj boxy, które są do replik Wsparcia, czyli na przykład do M249, do PKM-ów i tak dalej i tym podobne. Do replik, które potrzebują mieć naprawdę spory zapas amunicji, tutaj nawet możliwe, że będzie miało to 2500 pojemności. Raczej zwykłe repliki szturmowe nie posiadają takiej ilości amunicji. Tu mamy boksa, który jest od taka Świniaka i ma on około 2500 pojemności kulek, więc naprawdę sporo. Repliki szturmowe nie mają zazwyczaj takiej pojemności magazynka. Tutaj mamy akurat bębnowy do gety oraz taki mniejszy boksik do M4. Zazwyczaj te boksy są podkręcane na dwa sposoby: albo na przycisk, i wtedy w środku bateria elektryczna podkręca te kulki do wylotu. Ewentualnie tutaj mamy od dołu krajtaku przycisk. w Taki sposób, co podkręcane. Czasem zdarza się jeszcze, że mają tak zwane sound kontrolę, czyli magazynek po wykryciu dźwięku strzału od razu aktywuje nam podkręcanie kulek. Więc jest to sposób, że jeżeli klikniemy serię, to zaczynamy strzelać. Wytwarzający się dźwięk od razu da sygnał, żeby kulki zostały podkręcane. I w ten sposób, dopóki nie puścimy palce ze spustu, cały czas nasz magazynek będzie nam podkręcał kulki. Czasem zdarzają się jeszcze magazynki, które mają kabelek żelowy, który jak klikniemy, to wtedy podłączymy. Akurat takie magazynki w większości przypadków stosuje się właśnie do replik wsparcia, do KM-ów, do świniaków, do takich replik. Zazwyczaj nie ma czegoś takiego, że ktoś pina sobie takiego boksika i jedzie na milisima. Mówimy tutaj o rozgrywkach, które są symulacją militarną, a nie typowymi niedzielnymi strzelankami. Takiego małego boksika możemy zawsze sobie wpiąć do nas na naszą niedzielną strzelankę, czy na killhouse, czy cokolwiek, ale jeżeli jedziemy już na imprezy większe, typu kombataler, typu Asgard, ITP, ITD, zazwyczaj są jakieś ograniczenia ilościowe amunicji. Zazwyczaj boksy nie są wpinane do każdej repliki, każdego szturmana. Tak samo snajperzy też do swojego SL-8 nie wpinają takiego magazynka. Jednak pewien limit amunicji musi istnieć. W przypadku komataler było to bodajże tak, że yy, musieliśmy mieć magazynki tylko meet kapy w przypadku replik szturmowych. Więc nie ma tak, że będziemy mieć prędkość 450 fps i będziemy sobie grzali 2,5 tysiąca kulek, a później znowu zmieniamy boksa no i 2,5 tysiąca kulek. No, raczej tak to nie działa. Nawet mamy limity amunicji na niektórych imprezach takie, że magazynki, jeżeli możemy mieć, to tylko reel-kapy do swojego odpowiednika, jeżeli to są repliki szturmowe. I na przykład tych magazynków możemy mieć 5 na całą grę. Magazynki na przykład różnie można sobie dokupić w takim fejkowym sklepiku u organizatora, gdzie możemy kupić dodatkową ilość amunicji za na przykład wypełnione zadania. Więc czasem restrykcje co do ilości magazynków i pojemności magazynków przez organizatora są naprawdę wysokie. W większości strzelanek jest tak, że każdy leci jak chce, czy ktoś leci z high czy z mid to w większości przypadków jest to obojętne. Ale na większych strzelankach zazwyczaj już są restrykcje amunicyjne i jest to naprawdę fajna sprawa, bo w tym momencie, jak mam replikę 450 fps i jestem obładowany high no to ja tak mogę strzelać i strzelać seriami. Do znudzenia. A jeżeli mam tylko 90 sztuk amunicji, to w tym momencie muszę pomyśleć, nie opłaca mi się strzelać seriami, muszę strzelać celnie, muszę szanować swoją amunicję, szanować też swoje życie. Więc tutaj akurat jest to bardzo fajną sprawą, ale tylko wtedy, kiedy każdy gra na takiej zasadzie. Jeżeli na przykład strzelam sobie z trzech real capów, a obok mnie kolesie z drugiej strony, z drużyny przeciwnej mają po pięć high cupów, no to... Trochę słabo, że oni zasypują mnie gradem kulek, a ja muszę bardzo uważać. Bardzo fajne są reel-kapy, jeżeli wszyscy ich używają. Wtedy są świetne. Mamy też jeszcze magazynki większe bądź mniejsze w przypadku replik zarówno pistoletów elektrycznych, jak i replik gazowych, napędzanych gazem oczywiście. Czyli to jest akurat cymokolt, czyli ma magazynek malutki na 29 kulek. Tak to wygląda. To jest standardowy. Natomiast są też tworzone magazynki długie. Magazynki dłuższe są na około 60 kulek, i jak najbardziej takie magazynki również możemy wpiąć do naszego kolta. I wtedy, biegając z tym na Cekubie, mamy prawie dwukrotny zapas amunicji i o wiele rzadziej musimy zmienić magazynki. Jest to bardzo fajne, bardzo wygodne, jednak, jednak oczywiście trzeba pamiętać o tym, że już nie za każdym razem będziemy mogli tak łatwo schować pistolet, ponieważ ten magazynek trochę wystaje. Nie będzie on już tak wygodny. Natomiast jak najbardziej również do pistoletów są takie magazynki tworzone. I tak samo w przypadku replik napędzanych gazem mamy standardowego gringazowego magazynka do WE i są też magazynki przedłużane, też oczywiście na gringaz. Które można wpiąć. W tym momencie mamy tutaj 50 sztuk amunicji, i jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, kiedy idziemy na strzelanki na klamki. Super sprawa, strzelałem się z takim magazynkiem, jednak nie muszę tego magazynka wymieniać co chwilę, a zarazem sam w sobie jest też dłuższy, więc będzie miał większą ilość gazu w magazynku. Oczywiście. Na początku, jeżeli będziecie mieć swoją pierwszą replikę, dostajecie stokowego high capa. Tutaj wiadomo, że na początku nauczycie się szanować amunicję. Jak za pierwszym razem poszedłem na killhouse, to też 300 kulek na jedną rozgrywkę 10-minutową mi nie wystarczało, bo strzelałem do wszystkiego, co popadnie, widziałem tylko cień, to już strzelałem do niego 10 razy. Więc z czasem dopiero nauczycie się szanować amunicję, że nie liczy się ilość wystrzelonej amunicji, tylko ilość trafionej. Amunicji, trafionego pocisku przeciwnika. W przypadku akurat moim, na początku biegałem z high-capem i jeszcze z mid-capem, później biegałem z jednym midem i z jednym high-capem, później wróciłem z powrotem do high-capa, ale już mi się nie podobało i poszedłem na trzy midcapy i w tym momencie używam trzech midcapów natomiast zazwyczaj podczas jednej rozgrywki na killhouse'ie używam jednego midcap'a na 140 kulek w przypadku akurat mojej Amoeby ewentualnie mam jeszcze jakiegoś boczniaka, ale używam go tylko w sytuacjach, które są na naprawdę bliskim dystansie albo jak dostanę postrzał w replikę główną więc w tym momencie mam trzy magazynki, z czego jednego używam na rozgrywkę jeżeli idę do lasu, to mam ze sobą 5 magazynków do AK po 150 kulek na początku tyle wystarczy Oczywiście te magazynki mam dosyć szybko dostępne w ładownicach na pasie. Ktoś kiedyś mi powiedział, że nie potrzeba wcale mieć dużej ilości magazynków szybko dostępnych. I jednak się z nim zgadzam. Tak naprawdę potrzebujecie 5-6 magazynków, do których macie łatwy dostęp. Jeżeli potrzebujecie ich więcej, to wasze kłopoty są na tyle poważne, że kolejnych 6 czy 5 ich nie rozwiąże. Dlatego tak naprawdę potrzebujecie tylko parę, pięć, sześć magazynków ze sobą, reszta może być gdzieś luzem. Miałem tak akurat na Combat Alert, gdzie chroniliśmy pewnego miejsca i faktycznie wystrzeliłem wszystkie swoje 5 magazynków i nasze kłopoty były zdecydowanie zbyt poważne, żeby kolejne dwa jeszcze je rozwiązały. Akurat ludzie nacierali do nas z ogromnej ilości stron. No i tutaj już kolejny meetup by sprawy nie załatwił. Więc akurat pięć, sześć to jest takie optimum meetupów na wyprawę leśną. Wiadomo, jeżeli biegacie z na przykład, RPK, no to śmiało możecie sobie instalować elektrycznego boksa do kałacha. Ale jeżeli biegacie ze szturmówką, no to nie potrzebujecie na profesjonalnym poziomie większej ilości midcapów niż tam 5, 6, 7, 8. Naprawdę. Szybko dostępnych tyle wystarczy. Podsumowując, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z airsoftem, dostajecie stokowego high-capa, okej. Okay. Postrzelajcie sobie na nim, z czasem zaczniecie ogarniać o co chodzi. Mitkapy polecam każdemu, jeżeli chce się bawić fajnie, jeżeli chce się bawić profesjonalnie, jeżeli nie chce podejść do przeciwnika i nagle zaskoczy go taki dźwięk, no to jak najbardziej midkapy. To, czy będziecie chcieć low czy czyli cupy, czy, czy midkapy, jakiej chcecie pojemności, zależy tylko i wyłącznie od was. Niektórzy biegają z sześcioma capami niektórzy z jednym midem. To wam ma być wygodnie. Jeżeli boksy, no to już wiecie, repliki wsparcia, ewentualnie niedzielne strzelanki Na większe imprezy takie boksy dosyć rzadko przychodzą A jeżeli pistolety krótkie, no to już jest Wasz wybór Czy chcecie mieć jeden magazynek krótki, który nie będzie Wam wcale przeszkadzał, nie psuł linii pistoletu Czy no chociażby jeden dłuższy Jak Wam wygodnie Są takie opcje, to są dostępne opcje Dostępne magazynki Najlepiej po prostu pójdźcie, przestrzelajcie, sprawdźcie i przede wszystkim starajcie się strzelać celnie, a nie strzelać dużo i szybko, bo co z tego, że wystrzelicie całego Hajkapa w kolesia, skoro mimo wszystko traficie tylko jednego człowieka. Strzelaj celnie i mądrze. Po więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagrama i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie minęły was żadne nasze nowości.